Temat każdy nadzorujący jest starszym, ale nie każdy starszy jest nadzorującym. Temat pluralizmu starszych. Od początku chrześcijaństwa wraz z pogłębiającą się ruiną Kościoła szerzy się zło, a jest nim wysoki poziom braku szacunku i lekceważenia okazywanego przez młodych ludzi starszym w wierze. Bez względu na to, jak bardzo jesteś namaszczony i ugruntowany biblijnie, okazywanie braku szacunku i hańbienie starszych w wierze jest naruszeniem zasad duchowych Pisma Świętego. Każdy nadzorujący jest starszym, starszym wiekiem mężczyzną, starszym w wierze, ale nie każdy starszy jest nadzorującym. Sama biologiczna starość nie gwarantuje dojrzałości duchowej. Bez względu na to, jak obdarowany był Mojżesz, kiedy Bóg posłał go, aby wyzwolił lud Izraela, zanim przystąpił do wypełnienia swojego zadania, najpierw zgromadził, ku zaskoczeniu, starszych Izraela. I o tym możemy przeczytać między innymi w drugiej Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Wyjścia, rozdział 4, rozdział 4, werset 28. Mojżesz powtórzył Aaronowi wszystkie słowa Pana, który go posłał, i opowiedział mu o wszystkich znakach, których mu polecił dokonać. Potem poszedł Mojżesz z Aaronem i zebrali wszystkich starszych Izraela. Wszystkich starszych Izraela. Ci starsi wiekiem nie byli tak obdarowani jak Mojżesz. Niektórzy z nich nawet byli całkowicie niewierzący. Ale Mojżesz dostrzegł i uznał ich miejsce jako starszych Izraela i zasięgnął ich rady, zanim udał się do Faraona. Jednak dzisiaj widzimy, jak młodzież i młodzi obdarowani powstają przeciwko starszym w wierze i okazują im wysoki poziom lekceważenia i braku szacunku. Przed siwą głową staniesz i okażesz szacunek. Tak mówi Słowo Boże. Każde pokolenie, które nie szanuje swoich starszych, jest skazane na upadek i zniszczenie. Każdy nadzorujący zbór jest starszym, ale nie każdy starszy jest nadzorującym. Podczas postoju Izraela na pustyni lud narzekał na Mojżesza i domagał się wody. Mojżesz udał się do Mojżesza, szukając odpowiedzi. I zobaczmy, co Bóg powiedział. Powiedział Mojżeszowi, co ma zrobić, aby w cudowny sposób dać ludziom wodę. Ale nie powiedział mu również, aby zlekceważył starszych. Nie, powiedział odwrotnie. Powiedział mu również, aby zabrał ze sobą starszych. Druga Księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, rozdział 17, wersety od 1 do 5. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, od 1 do 5. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn. I szli od postoju do postoju i rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc, dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział, dlaczego spieracie się ze mną, dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc, czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc, co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza, przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil i idź, czyli starszych Izraela. Każdy starszy wiekiem na szacunek zasługuje, mimo że
chociaż każdy nadzorujący jest starszym, ale nie każdy starszy jest nadzorującym. Niezależnie od tego, jak potężny i suwerenny jest Bóg, nie zlekceważył on starszych Izraela, ale raczej okazał im szacunek, mówiąc Mojżeszowi, aby zabrał starszych wiekiem mężczyzn na miejsce cudownego zaopatrzenia w wodę. Niestety mamy dziś pokolenie, w którym młodzi stający za kazalnicą i inni młodzi wierzący okazują niewielki lub żaden szacunek starszym wierze, nadal oczekując, że Bóg będzie coś przez nich działał. To niedorzeczne. Jest to pozbawione jakichkolwiek podstaw. Dlatego, że każdy nadzorujący jest starszym wiekiem mężczyzną, starszym wierze, ale nie każdy starszy wiekiem mężczyzna jest nadzorujący. Każde pokolenie, które oczekuje czegoś od Boga, musi zarówno podporządkować się Bogu, jak i starszym wierze, jak i okazywać im szacunek. Problemem młodzieży nie jest to, że nie modli się wystarczająco dużo. Młodzież potrafi się modlić znacznie więcej niż my, wiekiem starsi. Ale to, że pomimo tych modlitw nadal może mówić złe rzeczy o starszych wierze i okazywać im brak szacunku. Nie ma znaczenia, ile znasz greckich, aramejskich, łacińskich i hebrajskich słów. Nie ma znaczenia, jak biblijnie jesteś ugruntowany. Nie ma znaczenia, ile się modlisz. Jeśli chcesz zobaczyć Bożą rękę w swoim życiu, musisz również okazywać szacunek i cześć starszym wierze. Tak, bo każdy nadzorujący jest starszym wiekiem mężczyzną, ale nie każdy starszy wiekiem mężczyzna jest nadzorującym. Jozue był utalentowanym wojownikiem, człowiekiem odważnym w walce, ale Mojżesz musiał podnieść na niego ręce, aby umożliwić mu wygranie bitwy z ludem Amalekitów. Mojżesz był obdarowany jak Jozue, ale mimo to obaj szanowali starszych. Możesz być obdarowany jak Jozue, możesz być pełen mądrości jak Daniel, ale jeśli masz odnieść sukces w wyznaczonym przez Boga zadaniu, musisz zapewnić sobie potwierdzenie, akceptację, błogosławieństwo i wstawiennictwo starszych wierze mężczyzn. Możesz wiedzieć więcej niż oni, a nawet lepiej rozumieć Pisma Święte, ale jeśli masz zwyciężyć i odnieść sukces na wyznaczonym tobie polu, musisz okazać cześć i szacunek starszym, siostrom i braciom. Tak uczy nas Słowo Boże. Druga Mojżeszowa, 17, od 8 do 11 nam to potwierdza. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Starsi wiekiem mężczyźni zasługują na twój honor. Przeciwko starszemu skargi nie składaj, nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Czyli dwóch lub trzech świadków musi być podstawą takiej skargi. 1 Tymoteusza 5:19. Jeśli się jednej osobie coś takiego wydaje, to jest to za mało. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, czyli niektórzy starsi mają urząd, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się również zwiastowania słowa i nauczania. Czyli mamy w 1 Tymoteusza 5:17 wskazówkę. Każdy nadzorujący jest starszym, ale nie każdy starszy jest nadzorującym. Wyobraźmy sobie sytuację, w której młody, zbawiony z łaski mężczyzna czuje się powołany do służby Bogu.
Jego pastor poleca mu, aby udał się do seminarium biblijnego na 3 lata, aby w pełni przygotować się do tego powołania. W wyższej szkole teologicznej przechodzi szkolenie. Jego próbne kazania są oceniane, a końcowe egzaminy zdawane. W końcu zostaje ordynowany i przysięga przestrzegać wyznania wiary uczelni. Jest teraz wykwalifikowanym pastorem z uznanymi dokumentami ordynacyjnymi. A jego imię czasami nosi przedrostek czcigodny lub wielebny lub pastor lub ksiądz lub ojciec. Nawiązuje kontakt z kościołem, w którym jest wakat i zostaje zaproszony na niedzielne zejścia. Diakoni przeprowadzają z nim rozmowę i zadają wszystkie istotne pytania. Negocjowane jest wynagrodzenie. Są z niego zadowoleni, więc poddają jego nazwisko pod głosowanie zboru. Zostaje zaakceptowany przez większość i staje się pastorem kościoła, a oni stają się tym, co nazywa moim ludem. Jego nazwisko pojawia się na tablicy ogłoszeń i w materiałach reklamowych kościoła, a on rozpoczyna swoją kadencję, którą może po prostu mieć poddaną pod weryfikację po około 5 latach. Tak działa system jednego pastora. Oczywiście z różnicami między różnymi denominacjami. I teraz pojawia się kluczowe pytanie, czy jest to biblijne. Gdzie w Piśmie Świętym znajduje się uzasadnienie dla jednego człowieka jako duchowego przywódcy? Gdzie w Piśmie Świętym znajduje się uzasadnienie dla jednego człowieka jako duchowego przywódcy i autorytetu nad lokalnym kościołem? Gdzie powinniśmy szukać odpowiedzi? Oczywiście możemy znaleźć w Biblii przykłady jednego człowieka prowadzącego lud Boży, takie jak Mojżesz i Jozue i Gedeon. Musimy jednak pamiętać, że w Starym Testamencie nie było kościołów. Możemy wyciągnąć wspaniałe lekcje ze Starego Testamentu, ale nie znajdziemy tam doktryny przywództwa kościelnego. Kiedy dochodzimy do Nowego Testamentu, natychmiast uderza nas fakt, że żaden z listów do zborów nie jest skierowany do pastora, księdza czy wikariusza. W rzeczywistości we wszystkich listach napisanych przez apostoła Pawła ani razu nie wspomina on o pastorze, co przecież byłoby bardzo niegrzecznym pominięciem z jego strony, gdyby nad każdym z tych wczesnych kościołów Nowego Testamentu był pastor. Ale go nie było. Co więcej, zdajemy sobie sprawę, że w Nowym Testamencie nie ma seminariów biblijnych, wyższych szkół teologicznych i nie ma wzmianki o żadnej z opisanych czynności, które z nich wynikają. Jak zatem działały kościoły Nowego Testamentu? Biblia wyraźnie naucza, że główną rolę w pasterzowaniu kościołom Nowego Testamentu odgrywało wielu mężczyzn znanych jako biskupi lub nadzorcy, wyznaczeni z grona starszych wiekiem wierzących mężczyzn. Wiele wersetów niezbicie to potwierdza. Zwróć uwagę na niektóre przykłady, które tutaj omówię z Nowego Testamentu. Na przykład Dzieje Apostolskie 14:23. Dzieje Apostolskie 14:23. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych wśród modlitw i postów, poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Dzieje 14:23. Dzieje Apostolskie 20:17. A z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych, liczba mnoga, starszych, kościoła, liczba pojedyncza, kościoła. Dzieje Apostolskie 20:17. Jeden kościół, wielu starszych. Kolejne miejsce, Jakuba 5:14. Choruje kto między wami, niech wezwie starszych, liczba mnoga, starszych, zboru, liczba pojedyncza, zboru. Jakuba 5:14. Grupa starszych wyznaczonych na pasących w każdym kościele była przed odejściem apostoła Pawła biblijnym wzorem przywództwa. W Nowym Testamencie użycie przez Ducha Świętego słów starszy, prezbyteros i biskup, nadzorca, pasący, doglądający, episkopos,
pokazuje, że są to najczęściej dość często ci sami starsi wiekiem mężczyźni, którzy dobrowolnie podjęli się troski o wierzących, z których pierwsza oznacza dojrzałość, a druga oznacza pracę. Czyli ta grupa odznaczała się dojrzałością oraz ta druga część tego określenia, czyli starszy biskup, przepraszam, nie starczy, tylko biskup, nadzorca, pasący i doglądający, to z kolei pokazuje funkcję i pracę. I chciałbym, żebyśmy tutaj zwrócili uwagę na kilka miejsc ze Słowa Bożego, które mówią nam o tym. Na przykład Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Tutaj apostoł Paweł prosi starszych efeskich, prezbyteros, werset 17, 20 rozdziału Dziejów Apostolskich, aby przyszli się z nim zobaczyć. A kiedy przybywają, zwraca się do nich, używając słowa biskup, nadzorca, pasący, doglądający, episkopos, w wersecie 28. Paweł wezwał tych starszych wiekiem mężczyzn z Efezu, z których Duch Święty ustanowił biskupami. Natomiast tych starszych wiekiem mężczyzn, którzy tej pracy dobrowolnie się nie podjęli, Paweł apostoł nie wezwał. W Tytusa 1, określając kwalifikacje przywódcze, Paweł nazywa starszego, czyli prezbyteros, w wersecie 5, biskupem, nadzorcą, pasącym, doglądającym, czyli episkopos, co widać w wersecie 7. Tytusa 2:2 pokazuje, że poza tymi starszymi wiekiem mężczyznami, którzy również byli biskupami, nadzorującymi, pasącymi, doglądającymi, są też starsi wiekiem mężczyźni, którzy mają być pouczani, aby byli trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości i cierpliwości, tak aby przeszkody w sprawowaniu przez nich służby innym wierzącym w postaci braku trzeźwości, powagi, wstrzemięźliwości, szczerości w wierze, miłości i cierpliwości nie występowały. Z Tytusa 2:2 widać wyraźnie, że nie każdy starszy wiekiem i starszy wierze mężczyzna automatycznie może być zaliczany do grona nadzorujących, pasących, doglądających zbór. Mimo to skargi na nich nie mają być przyjmowane od pojedynczych osób, chyba że jest to dwóch lub trzech świadków. Chyba że na to jest dwóch lub trzech świadków. W pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, apostoł Piotr zachęca starszych, czyli prezbyteros, jak widać to w wersecie 1, do wykonywania pracy nadzorczej, pasącego, doglądającego, czyli episkopos, werset 2. To zachęcanie Piotra dowodzi, że w Biblii każdy nadzorujący, pasący, doglądający był starszym wiekiem mężczyzną, starszym wiekiem wierze mężczyzną, ale nie każdy starszy wiekiem mężczyzna, starszy wierze był nadzorującym, pasącym, doglądającym. To nie było automatyczne. Tak więc w Biblii każdy biskup, nadzorca, pasący, doglądający lub nadzorujący był starszym wiekiem mężczyzną, starszym wierze, ale nie każdy starszy wiekiem mężczyzna, starszy wierze był pasącym, doglądającym, nadzorującym lub biskupem. Często w niektórych kontekstach, ale nie zawsze, starszy jest tą samą osobą co biskup, nadzorca, pasący, doglądający, a z drugiej strony zawsze biskup, nadzorca, pasący, doglądający jest starszym wierze, starszym wiekiem mężczyzną. Biblia zasadniczo wymaga, aby w jednym kościele było wielu braci pracujących jako nadzorujący, a nie jeden nad wieloma kościołami. Więc kto ma głosić kazania? Więc kto głosić ma kazania? Cóż, co mówi Biblia? Biblia wyraźnie mówi, że to właśnie ci spośród starszych, którzy również stali się opiekunami, nadzorcami, pasącymi, doglądającymi, którym Bóg powierzył główną odpowiedzialność za opiekę nad lokalną grupą wierzących, w pierwszym wieku zajmowali się służbą słowa. Ten wzorzec jest wielokrotnie nauczany w Nowym Testamencie. I zwróć uwagę na fragmenty zawarte w tych fragmentach, kombinacje słów, które teraz przytoczę. Przypomnę, bo już część z nich przytaczałem. Dzieje Apostolskie 20:28.
Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Czyli widać, że starszych uczynił Duch Święty biskupami. Starszych napominam, paście trzodę Bożą. 1 Piotra, 5 rozdział, 1 do 2 wersetu. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić, paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 1-2 werset. Biskup więc musi być zdolny do nauczania, jak mówi nam 1 Tymoteusza 3:2. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. 1 Tymoteusza 3. Teraz, ponieważ słowo pastor oznacza pasterz, a zadaniem pasterza jest opieka i karmienie trzody, musimy dojść do wniosku, że w prawdziwym znaczeniu Nowego Testamentu to nie starsi nadzorcy są pastorami, pasterzami w każdym kościele. Pastor jako pasterz odpowiadałby darowi wymienionemu w Efezjan 4:11. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i dał dary w ludziach. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych z tych ludzi apostołami, drugich a prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Efezjan 4, rozdział 8, werset 10 do 11. Pasterz jest darem danym całemu Kościołowi, niezwiązanym z lokalnym zborem, tak jak apostoł, prorok nowotestamentowy, nauczyciel lub ewangelista są darami ludźmi, ludźmi podarowanymi przez Chrystusa całemu globalnemu Kościołowi, a nie jedynie lokalnemu jednemu zborowi. Co do zasady, służba tych starszych, którzy podjęli się pasienia trzody, dotyczy tylko lokalnego zboru, w którym są starszymi. Dar pasterza, ewangelisty, nauczyciela jest podobnie jak dar nowotestamentowego proroka i apostoła był globalny, darowany całemu Kościołowi, wszystkim chrześcijanom na całym obliczu ziemi. Wniosek ten prowadzi do niezaprzeczalnego faktu, że w Nowym Testamencie nie ma miejsca na dodatkowy urząd lub stanowisko dodatkowe lub ponad starszymi, takie jak główny pastor, pastor wikariusz, główny starszy i tak dalej, przewodniczący starszy, główny starszy i tym podobne. Dzisiaj apostoła Pawła nie ma, a tylko apostoł Paweł lub jego delegaci wyznaczał spośród starszych biskupów nadzorujących, więc formalnej ordynacji nie ma komu przeprowadzić. Wszystkie takie urzędy nie mają podstaw w Piśmie Świętym, ponieważ żadne z tych stanowisk nie istnieje w Nowym Testamencie. Tak więc chciałbym teraz, podsumowując, zauważyć, że podczas gdy inni poza starszymi mogą korzystać ze swoich darów, aby służyć Kościołowi, jak mówi Efezjan 4:11, nie ma żadnej wzmianki o tym, że ktokolwiek jest pastorem konkretnego lokalnego kościoła i zajmuje stanowisko nadzorcze poza tymi starszymi, którzy stali się takimi nadzorującymi. W rzeczywistości to Chrystus jest uznawany za głównego pasterza, jak głosi nam pierwszy list Piotra 5:4. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 4 werset. Gdy się okaże najwyższy pasterz, odniesiecie niezwiędłą koronę chwały. Czyli Pan Jezus jest tym pasterzem. Gdzie wszystko poszło nie tak? Hierarchiczny system rządów kościelnych, w którym pastor być może jest asystentem, znajduje się na szczycie piramidy starszych i diakonów, rozwijał się powoli od II wieku naszej ery.
Do VI wieku rozwinął się dobrze zorganizowany trójpoziomowy system, jak twierdzi Encyklopedia Britannica w 1953, wydana w tomie 18 na stronach 439 do 440. Taka informacja się pojawiła. Podstawowym problemem stojącym za całym systemem jednego pastora jest fałszywe przekonanie, że istnieje specjalna klasa wykwalifikowanych mężczyzn, zwanych duchowieństwem, którzy są ponad i mają władzę nad świeckimi. Słowo kler pochodzi od greckiego słowa klero, które jest użyte w 1 Piotra 5:3. I to widać 5:3. Klero, tutaj jak widzimy. I co? I tutaj, jeżeli się temu przyjrzysz, to widać wyraźnie, 5 rozdział 3 werset, że klero to jest dziedzictwo pańskie. Klero to jest dziedzictwo pańskie, czyli met hos katakryjontes ton kleron alla typoi ginomenoi tu poimniu. Dobra. Czyli teraz, jeżeli popatrzymy na tłumaczenie i tutaj jest zaprzeczenie, czyli nie med, czyli nie jako panujący nad dziedzictwem pańskim, bo to klero to jest dziedzictwo pańskie, ale wzorem, czyli typem, wzorem będąc, czyli ginomenoi, dla trzody, czyli tutaj widzimy dla wierzących. I to dziedzictwo pańskie to jest właśnie to słowo klero. Czyli słowo kler pochodzi od greckiego słowa klero, które jest użyte w 1 Piotra 5:3 w odniesieniu do wszystkich wierzących. Oddane jako klero, czyli dziedzictwo pańskie. Zatem klerykalizm jest złą doktryną Nikolaitów, o czym mówi nam m.in. Objawienie 2:6. Objawienie 2 rozdział 6 werset. Ale masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Czyli widać wyraźnie. Uczynki Nikolaitów są znienawidzone przez Pana Boga. Nazwa ta Nikolaici pochodzi od dwóch greckich słów. Nikos, podbój, Laos, lud. Nikolaici panowali nad Laosem, świeckimi, już pod koniec I wieku, więc Pan wyraźnie zapisał swoją nienawiść do ich doktryny w Objawieniu 2:15. Mamy przecież to powiedziane. Czyli widzimy tutaj. Tak i ty masz takich, co się trzymają nauki Nikolaitów, czego ja nienawidzę. System klerykalny jest jedynie pomalowanym na chrześcijańsko żydostwem, wynikiem słuchania żydowskich baśni z chrystianizowaną formą judaizmu, z jego wybranym kapłaństwem i towarzyszącymi mu szatami, ołtarzami i świątyniami. Tytuły używane dla takich mianowanych przywódców są potępione w Piśmie Świętym. Możemy to zobaczyć w Mateusza 23:12. Mateusza 23:12. Ale przeczytajmy od 2 wersetu. Na krześle Mojżeszowym usiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Przeto wszystkiego, czego by rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie, albowiem oni mówią, ale nie czynią, bo
Wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne i kładą je na ramiona ludzkie, lecz palcem swoim nie chcą ich ruszyć, a wszystkie uczynki swoje czynią, aby byli widziani od ludzi. Rozszerzają swoje znaki przykazań i przedłużają podołki płaszczów swoich i lubią pierwsze miejsce na wieczerzach i przedniejsze stołki w bużnicach i pozdrawiania na rynkach, i aby ich nazywali ludzie rabi, rabi. Ale wy siebie nie pozwalajcie nazywać rabi, albowiem jeden jest mistrz wasz Chrystus, ale wyście wszyscy braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, który jest w niebiesiech. I nie pozwalajcie siebie nazywać mistrzami, albowiem jeden jest mistrz wasz Chrystus. Ale kto z was jest największym, niech będzie sługą waszym, a kto będzie siebie wywyższał, będzie poniżony, i kto się będzie uniżał, będzie wywyższony. Słowa czcigodne i święte odnoszą się wyłącznie do imienia Boga Jehowy. Psalm 111, werset 9 nam to dokumentuje. Psalm 119. Werset 111, przepraszam, werset 9. Psalm 111, werset 9. Tutaj jest. Wykupienie posławszy ludowi swemu, przykazał na wieki strzec przymierza swego, święte i straszne jest imię jego. I tutaj jest widać, że reverend to jest tytuł klerykała po angielsku i czcigodne imię jego. Więc tutaj wyraźnie widać, że to nie jest coś przewidziane dla człowieka. System pastorów jest główną przyczyną wielu problemów, które dotykają dzisiejsze kościoły. Zaprzecza prawdzie, że Kościół jest ciałem, a przecież Kościół jest ciałem, bo uczy nas tego pierwszy list do Koryntian. 12 rozdział od 12 wersetu. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć ich wiele jest, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, czy Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czyliż dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czyliż dlatego nie należy do ciała? Jeśliż wszystko ciało jest okiem, gdzież jest słuch? A jeśliż wszystko słuchem, gdzież powonienie? Lecz Bóg ułożył członki, każdy z nich z osobna w ciele, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież by było ciało? Lecz członków wiele, a jedno ciało. Nie może tedy oko powiedzieć ręce nie potrzebuję ciebie, albo znowu głowa nogom nie potrzebuję was. Owszem, daleko więcej członki, które się zdają być słabszymi w ciele, potrzebne są, a które mamy za mniej szlachetne w ciele, te otaczamy większym poszanowaniem, a nieprzystojnym członkom naszym daje się większą przystojność. Przystojne zaś członki nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg złożył ciało, dając mniej doskonałemu większe poszanowanie, aby nie było rozdwojenia w ciele, ale żeby członki jedne od drugich miały jednakowe staranie. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli jest uczczony jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. 27. Wszyscy wierzący powinni działać zgodnie z Bożymi wskazówkami,
Ale system pastorski zachęca do lenistwa, do tego stopnia, że zbór staje się bierny, a nie aktywny. Ich postawa jest często taka, że pastor to zrobi. Utrudnia rozpoznawanie darów duchowych ten system. Rzymian 12 rozdział od 4 do 8 wersetu poucza nas o tym rozpoznawaniu darów duchowych. Rzymian 12, 4, 8. Albowiem jak w jednym ciele wiele członków mamy, lecz nie wszystkie członki mają jedną i tęż samą czynność, tak my wielu jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy jedni drugich członkami i mamy różne dary według danej nam łaski. Jeśli proroctwo, to niech będzie w miarę wiary. Jeśli posługiwanie, to w posługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu, jeśli napomina, to w napominaniu. Kto rozdaje, to ze szczerością, kto jest przełożony, to z gorliwością, kto miłosierny, to z ochotą. Widzimy wyraźnie. Natomiast pojedynczy pastor nie może posiadać wszystkich darów, a jednak jest on jedynym profesjonalistą, w którego ręce często oddawana jest posługa. Samo istnienie duchowieństwa nieuchronnie staje się zatem wielką barierą dla motywacji i funkcjonowania wśród reszty Kościoła. Tłumi się swobodę ćwiczeń, a przecież do tego jesteśmy wzywani w 1 Koryntian 14, 29, 30. 1 Koryntian, 14 rozdział, 29 werset. Prorocy zaś niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Jeżeli zaś innemu z siedzących będzie co objawione, pierwszy niech milczy. Już ja to widzę, jak w czasie kazania pastora jakiemuś wierzącemu z sali będzie dane coś objawione, to ten z sali wstaje, a pastor przestanie mówić. Takie rzeczy się nie zdarzają. Wolność została zastąpiona klerykalną kontrolą. Na zebraniach Kościoła nie ma miejsca dla świeckich członków, którzy mogliby głosić poselstwo od Pana pod przewodnictwem Ducha Świętego. Zachęca to do duchowego ubóstwa. Zaangażowanie zawsze przyczynia się do rozwoju, co sprzyja podejmowaniu odpowiedzialności. Sprzyja podejmowaniu odpowiedzialności i studiowaniu Biblii. Wielu, którzy sami powinni stać się nauczycielami, niestety wciąż jest niedojrzałych z tego powodu. A przecież list do Hebrajczyków, 5 rozdział, mówi, że każdy zbawiony, który jest już zbawiony przez pewien czas, ma pewne powinności. I tutaj Hebrajczyków 5:12, albowiem wy, coście ze względu na czas, powinni być nauczycielami, znowu potrzebujecie, aby was uczono pierwszych początków Słowa Bożego i potrzeba wam mleka, a nie ciężkiego pokarmu. Widzimy, że ze względu na czas, nie ze względu na przynależność do specjalnej kasty, tylko ze względu na czas powinni być nauczycielami. To potwierdza, że nie jakiś młody młokos ma być nauczycielem, tylko mija pewien czas. Mija pewien czas, ale po pewnym czasie ma być nauczycielem. Niestety nie jest, bo jest w klerykalnym systemie. Prowadzi to, ten system klerykalny, do łatwej herezji. Jeśli jeden człowiek zmonopolizuje Kościół i popadnie w fałszywe nauczanie, może stosunkowo łatwo sprowadzić cały Kościół na manowce. Ponadto, jeśli instytucja szkoleniowa stanie się heretycka, może to spowodować, że całe pokolenie zostanie sprowadzone na manowce. Jak zatem należy pozyskiwać aktywnych usługiwaniu starszych? W Nowym Testamencie spośród starszych
byli powoływani przez Boga z lokalnego kościoła ci, którzy chcieli paść trzodę Bożą, nie byli zatrudniani z zewnątrz. Zgromadzenie nie może tworzyć nowych starszych poprzez jakąś ceremonię. Starszy w wierze, starszy wiekiem mężczyzna jest kwalifikowany przez Boga na podstawie swojego moralnego charakteru, pracy i zdolności do nauczania. A kiedy Kościół widzi człowieka, którego Duch Święty wzbudza wśród nich, z radością poddadzą się członkowie Kościoła i jego przywództwu. I to widzimy w 1 Koryntian 16 rozdział. 1 Koryntian 16 rozdział. Piętnasty i szesnasty werset. A proszę was, bracia, znacie dom Stefana, że jest pierwiastkiem Achai i że siebie oddali na posługiwanie świętym. Bądźcie i wy ulegli takim i każdemu pomagającemu i pracującemu. Nie przedstawiamy Bogu kandydatów do uznania, bo Bóg, On wzbudza ludzi, abyśmy ich rozpoznali i naśladowali. Tak mówią Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 28 werset. Dzieje Apostolskie, 20-28. Miejcież tedy pieczę o sobie samych i o całej trzodzie, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście pasli zbór Boga własną i Jego krwią nabyty. Tacy starsi w wierze, starsi wiekiem mężczyźni, którzy podjęli się służby karmienia trzody, nie będą ponad, ale raczej pośród trzody, bo tak widzimy w pierwszym liście Piotra, piąty rozdział, pierwszy list Piotra, piąty rozdział, werset pierwszy. Starszych waszych proszę ja, współstarszy i świadek cierpień Chrystusowych i uczestnik chwały, która ma być objawiona. Najlepszym w cudzysłowiu instytutem biblijnym, koniec cudzysłowia, najlepszym takim narzędziem dla przyszłych starszych jest służba nauczania obecnych starszych w wierze, starszych wiekiem mężczyzn w lokalnym kościele, czyli jak starsi wiekiem, starsi w wierze, mężczyźni po prostu stają za kazalnicą, to młodsi się uczą. Gdzie mogą ci starsi zademonstrować swoje nauczanie poprzez przykład? Czy starsi w wierze, starsi wiekiem mężczyźni powinni otrzymywać wynagrodzenie? Starsi w wierze, starsi wiekiem mężczyźni, którzy w wyniku poświęcania tak dużej ilości czasu zgromadzeniu nie mają być może świeckiej pracy w pełnym wymiarze godzin, mogą być wspierani dobrowolnymi darami zgodnie z 1 Tymoteusza 5:17. Starsi, którzy godnie sprawują swój urząd, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują słowem i nauczaniem. Albowiem Pismo mówi, wołowi młócącemu nie zawiążesz gęby i godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciwko starszemu nie przyjmuj skargi, chyba na zasadzie dwóch albo trzech świadków. Pan zatrudnia ich, a nie ludzie. I to jest ważne, że to nie ludzie ich zatrudniają, tylko Pan. Ewangeliści, pasterze i nauczyciele biblijni są darowani Kościołowi jako dary ludzie, jak jest to oznajmione w liście do Efezjan, 4 rozdział, od 8 do 11 wersetu. Oni mogą być wspierani dobrowolnymi darami, gdyż mówi o nich 1 Koryntian 9:7, 1 Koryntian, 9 rozdział, werset 7.
Któż kiedy służy w wojsku swoim kosztem? Któż sadzi winnicę, a owocu jej nie pożywa? Albo któż pasie stado, a mleka stada nie pożywa? Oraz Galacjan 6:6. Galacjan 6 rozdział, 6 werset. A ten, który jest nauczany w słowie, niech ma wspólność wszelkiego dobra z tym, który go naucza. Ten wzór przywództwa jest nadal stosowany przez tysiące zgromadzeń na całym świecie. Można to zrobić nawet w XXI wieku. I chciałbym skończyć słowami byłego pastora Marka Fressa, który zrezygnował z pastoratu w 1990 roku po odkryciu na podstawie Pisma Świętego, że jego stanowisko było nie do utrzymania. Pisał on: kiedy więc skonfrontowałem się z prostym nauczaniem Pisma Świętego, nie mogłem uciec od wniosku, że nadzór nad lokalnym kościołem ma być sprawowany przez dojrzałych braci wzbudzonych przez Ducha Świętego z lokalnego kościoła, a publiczna posługa słowa jest otwarta dla każdego brata, który został do tego bosko uzdolniony. W przeciwieństwie do tego większość dzisiejszych kościołów powierza duchowe przywództwo nad zborem i zdecydowaną większość publicznej posługi samotnemu pastorowi, który jest wybierany spośród profesjonalnego kleru, sprowadzanego spoza kościoła i któremu obiecuje się stałą pensję za jego usługi. Czy czytelnik Słowa Bożego, mając przed sobą otwarty Nowy Testament, może zaprzeczyć, że jest to drastyczne odejście od wzorca biblijnego? Więc jak widzimy, każdy nadzorujący jest starszym, ale nie każdy starszy jest nadzorującym. Każdy nadzorujący jest starszym, ale nie każdy starszy jest nadzorującym. Niech Bóg ci błogosławi.